Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj przychodzę do was z challenge'em od 50 zł do kosy. Oczywiście z kodem CROXY możesz sobie taką skrzyneczkę otworzyć całkowicie za free. Zobaczymy, co mi się uda zdobyć. Oczywiście jak chcesz zdobyć skina za darmo w konkursie, wygrać, no to są z dzwonem łapa w grę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discorda, dołącz i użyj oczywiście kodu CROXY, CSGO skin się jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to loguj się z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście ten zielony plusik, no i kodzik CROXY oczywiście tutaj przez 2x wpisujesz skrzyneczka na star za free dla nowych użytkowników, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, a jak z kodem CROXY wpłacasz, no to możesz oczywiście wygrać sobie takie piękne skiny, wpłacasz dajmy na to 5 dyszek i masz szansę wygrać każdego z nich. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to takie powiadomienie z takim prezentem oczywiście ci się pojawi. A my przechodzimy oczywiście do naszego challenge. Widzę jakąś skrzyneczkę tutaj na buście, na trybie Joker za 8,61. Tutaj low case zaproponowany. No jest to niestety tryb normalny. Tak jeszcze spojrzałem, że kurczę, może to jest underdog. Może tą bitwę udało nam się wygrać. No ale no niestety nie. Ale tutaj z kolei ten underdog się pojawia i chyba będzie to 50-50 między właśnie naszą dwójką i zobaczmy, mamy to 48 zł i powiem tak, no tym sposobem tak nasz budżet nadrobiliśmy, że to jest naprawdę fenomenalne to przedsięwzięcie, było dołączenie oczywiście do tej bitwy, fantastycznie, no i lecimy z 8 raz, do tego dorzucamy chocolate case i niech będzie jeszcze skrzynia Ember 16,80, koszt tej bitwy. Tak pisaliście mi w sumie pod jakimś z ostatnich challenge'y od zera do kosy, żeby wrzucać właśnie skrzynki na underdogu i na większą ilość osób, ale kurczę, nie jestem co do tego dzisiaj przekonany, żeby tak robić, dlatego let me cook, tak? Let me cook, zobaczymy jak nam pójdzie. Póki co, no niestety mocno na dziurę dostajemy w tej bitwie. 3 złote zaledwie do 11. No, powiem tak, no ta P90 mogła nam fajnie nadrobić, ale nie wyszło. I tym sposobem znowu wracamy do punktu wyjścia. 52 złote na moim koncie. Liczyłem, że pojawi się jakaś fajna bitwa, bo wtedy będę mógł zrzucić na mojego przeciwnika, że tak powiem, odpowiedzialność, że to on zrobił tragiczną bitwę, a nie ja, więc polecam, jak nie lubisz, tak powiem, brać odpowiedzialności za swoje tragiczne bitwy. Zobaczmy tą skrzynkę Neon i od razu tak ktoś do nas dołącza. 8,40 kosztuje jedna taka i który teraz i ten będzie warty więcej, 29 i cała bitwa w tym momencie już na plus, tylko no właśnie, żeby to podtrzymać, 77 zł, o to chodzi. I powiem tak, 112 zł stery na moim koncie. Widzę tutaj bitwę za 86. Mówię, no nie, no muszę do tego dołączyć. Zobaczmy, mamy naklejkę Tylu, a naklejki Tylu zawsze kosztują wiele. 102 zł stary, Tylu, holo. Fenomenalnie, czy to była najdroższa w ogóle skrzynka wrzucona? Chyba tak, ale powiem tak, jesteśmy w tym momencie tak zarobieni, mamy już ponad 130 zł z tej bitwy, łącznie 161 zł. Powiem wam tak, kosa jest dzisiaj tak blisko, że jak ja tego dzisiaj nie zrobię, to nie wiem, będę na siebie zły, ale no mam nadzieję, że dzisiaj się tak nie stanie. Skrzynia Water, 94 zł, 3 takie skrzynki. Jeżeli tą bitwę wygramy, to będziemy już tak blisko, że no bliżej się chyba być nie da. Zobaczmy. 3 skrzynki, bitwa na 2 osoby, lecimy z 5-7 na sam początek, 11 zł. No niestety ten 5-7 mojego przeciwnika trochę droższy, P250. Zobaczmy, ostatnia skrzynia zadecyduje o przebiegu całej tej bitwy i w ostatniej skrzyni blok Water Elemental i mamy to stary 78 zł, ale nie wiem w sumie z czego się cieszę, jak overall wyszliśmy na minus. Chwilę poczekałem i mamy to, bitwa za 126 zł, no naprawdę, mocarz, pierwsze otwarcie po emeczce 27 zł, field tested, climbing color, jedna taka skrzynia 42, znowu po emce, co tu się dzieje, jeszcze jego droższa, ostatnia skrzynia, proszę, żeby tu się nic nie wykoleiło, nie, nie, tu się nie dzieje stary.